Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. Serdecznie witam Cię we wtorek, drugiego tygodnia wielkanocnego i zapraszam na kolejny odcinek SOS. A dzisiaj słowo, które ciągle gdzieś nas umiejscawia w temacie miłosierdzia, które jest doświadczeniem Pana Boga, takim bardzo realnym doświadczeniem Pana Boga i spotkaniem Pana Boga w naszym życiu. Trwamy w tygodniu miłosierdzia, w tygodniu Caritas, którym szczególnie nasze serca uwrażliwiamy na drugiego człowieka. I w tym tygodniu słyszymy tą historię pierwszego kościoła, ten fragment dzisiaj, który słuchaliśmy już w niedzielę, w tej pierwszej wspólnocie, która ma jedno serce, ma jednego ducha, a jednocześnie to wszystko, co ma, co posiada, co otrzymuje, z czego żyje, nie nazywa swoim, ale zaczyna się dzielić z innymi. I to jest jakaś taka niesamowita logika, bardzo mocno mnie dotykająca w ten okres wielkanocny, jakoś tak na nowo, że kiedy żyję w grzechu, to grzech rodzi we mnie egoizm. Zaczynam myśleć tylko o sobie. To jest moje, nie ruszaj. A kiedy doświadczam Pana Boga w swoim życiu, kiedy doświadczam Jego przebaczenia, tego, że On daruje mi moje grzechy, że On przebacza mi to wszystko, co jest złem w moim życiu, zabiera mi to zło, to zaczynam się dzielić z innymi. Zaczynam myśleć o innych. Owocem nawrócenia jest właśnie moja relacja do innych. Że nie mam nic swojego, ale to wszystko, co mam, w ten sposób materialny, ale też i duchowy, nie jest dla mnie. Ale to otrzymuję od Pana Boga. Żyję w takiej perspektywie daru, że to wszystko Pan Bóg mi dał, nie dla mnie, ale żebym się mógł podzielić. I mam być takim katalizatorem, taką przestrzenią, którą Pan Bóg pewne rzeczy daje innym, daje wspólnocie przeze mnie. Warto o tym dzisiaj pomyśleć. To, co mam od Pana Boga, że im bardziej się kurczowo tego trzymam, im mniej chcę się tym dzielić, to pewne rzeczy mi zanikają. Wtedy doskwieram jakieś biedy, jakichś niedostatku, kiedy to jest tylko dla mnie, na moją wyłączność. Ja nie jestem właścicielem dóbr. Właścicielem dóbr w moim życiu jest Pan Bóg i Kościół, wspólnota, w której żyję. Że to, co mam, pomyśl, popatrz wokół, że to, co masz i w portfelu, ale też i w takiej przestrzeni talentów, uzdolnień, otrzymujesz po to, żeby tym ubogacić swoją wspólnotę, swoją rodzinę, Kościół, tych, których masz, tych, których spotykasz. Tak Pan Bóg przemienia serce. Ta wspólnota, która właśnie wcześniej była tak zagubiona, myślała tylko o sobie, i ci apostołowie, którzy też tak myśleli o sobie, nagle przemienieni Duchem Świętym, bo to wszystko jest ciągle wydarzenie po zesłaniu Ducha Świętego, którego otrzymali po wniebowstąpieniu, tak jak Chrystus zresztą obiecał, jest właśnie tym darem, że oni stają się wspólnotą otwartą, Kościołem, który zaczyna się dzielić, który nie jest wpatrzony i nie szuka jakiejś swojej chwały w swoich zdobyczach, swoich wartości, swojej wielkości, w tym, co ma. Ale to jest Kościół, któremu nic nie brakuje, dlatego że zaczyna się dzielić z innymi. Takie serca są przemienione. Bóg tak przemienia serca. Bóg tak rodzi na nowo. O tym dzisiaj mówi Jezus w spotkaniu z Nikodemem. Ta rozmowa niezwykła, intrygująca, będziemy przez kilka dni rozważać. Kiedy Nikodem przychodzi do Jezusa, ale kiedyś słyszałem taki komentarz bardzo też ciekawy, który chciałem się z Tobą podzielić, że zanim Nikodem przychodzi do Jezusa, to Jezus już wcześniej do niego przyszedł, bo Nikodem znał Jezusa. I Nikodem był zaintrygowany nauczaniem, posługiwaniem tym, kim był Jezus. Dlatego, że go kiedyś spotkał i wzbudził w jego sercu zainteresowanie. Ta intryga była tak mocna, to zainteresowanie, zachwyt ten był tak mocny, że przyszedł Nikodem do Jezusa w nocy. Oczywiście wiemy, że to był taki zwyczaj, często nauczyciele spotykali się po nocach, bo upały były w ciągu dnia straszne. Ale możemy to też to rozumieć, że ta intryga w sercu Nikodema była tak wielka, że on nie mógł nawet spać. Są czasem takie sytuacje, wydarzenia, osoby, które tak jak się pojawiają w naszym życiu, w naszych sercach, tak mocno nas intrygują, ciekawią, w których się możemy też i zakochać, bo to też może być ta przestrzeń,
że ktoś lub coś nie pozwala mi usnąć. Aż chcę się wszystkiego dowiedzieć, spotkać tą osobą, poznać tą osobę, bo tak ona budzi we mnie zainteresowanie. Nikodem jest taką osobą, która idzie w nocy, nie może spać, bo tak bardzo mocno chce się spotkać z Jezusem. Jezus daje mu tą dzisiaj naukę o nowych narodzinach, nowej mentalności. Kardynał Ryś kiedyś powiedział, że nikt z nas nie urodził się dlatego, że chciał. Urodziliśmy się, poczęliśmy się na tym świecie, bo ktoś inny tego chciał. Bóg tego chciał. A powtórne narodziny to jest nasza zgoda, to jest nasz wybór, to jest nasza decyzja. Na nowo wyboru Pana Boga. Wyboru tej mentalności, zaproszenia Pana Boga do naszego życia. Jezus mówi, kiedy mówi o tych nowych narodzinach, mówi o tej decyzji, którą jest wybór Pana Boga, to mówi, daje obraz wiatru, ducha. Bóg daje wolność. Nikt tak nie daje wolności, jak relacja z Panem Bogiem. Jak On sam. Popatrzcie, grzech nas zniewala, wikła. A Duch Święty daje wolność. Grzech sprawia, że nie chcemy się zmieniać. To grzech sprawia, że trwamy w rutynie, w której nie ma otwarcia na świeżość Ewangelii, na świeżość Ducha Świętego, na świeżość, na nowość żywego Boga, który przychodzi do naszego życia. Prośmy dzisiaj więc o takie nowe serce, wolne od przywiązań, ale wolne serce pełne Ducha Świętego, wypełnione Jego mocą, Jego ogniem. Prośmy, żeby to Duch właśnie kształtował nasze serca w takiej prawdziwej wolności, prawdziwej miłości. Pozwólmy sobie przez ten czas Wielkiej Nocy na takie nowe narodziny, czyli nową decyzję, nowy wybór na nowej drodze, którą już jest Jezus Chrystus, której podąża Jezus Chrystus, do której zaprasza każdego z nas. Jezus Chrystus, zmartwychwstały, żyjący. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.